Hej, hej, witaj w kolejnym odcinku Know-how Katolika, gdzie tym razem będziemy mówić o świecie stworzonym, o tym, który widzimy i o tym, którego nie widzimy, o aniołach, archaniołach, o tym, czy w ogóle istnieją i też jak można pomylić anioła z demonem. Po co tak naprawdę został stworzony świat? Po co nam potrzebny jest świat do tego, żebyśmy zostali zbawieni? Po co jest niedziela i jakim super stworzeniem jest człowiek? Zapraszam do następnego odcinka. Jak wiemy z Pisma Świętego, Bóg jest stworzycielem nieba i ziemi i wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Niebo i ziemia to znaczy wszystko. Wszystko, co jest na ziemi, to, czego nie widać i to, co widać, jest stworzone przez Boga. Ziemia jest światem ludzi, światem zwierząt, roślin i tak dalej. Natomiast niebo, możemy odebrać jako różne aspekty. To fizyczne, które jest tym firmamentem, które widzimy. Miejscem, gdzie żyje i jest obecny Bóg, gdzie ma mieszkanie i też gdzie my się udajemy po śmierci. Oraz miejsce stworzeń duchowych, czyli aniołów i archaniołów. Bardzo pięknie mówi na temat nieba, czym jest niebo, właśnie Jukat w jednym z punktów. Posłuchajcie. Niebo nie jest miejscem w kosmosie. Jest stanem po tamtej stronie. To jest bardzo ważne. Niebo jest tam, gdzie dzieje się wola Boża bez jakiegokolwiek sprzeciwu. Niebo jest wtedy, gdy życie osiąga swoją pełnię i szczęście. Takiego życia nie znajdzie się na ziemi. Kiedy z Bożą pomocą dojdziemy do nieba, czekać nas będzie coś, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Niebo jest przygotowane dla tych, którzy miłują Boga i którzy chcą żyć wiecznej szczęśliwości z Nim. Więc niebo to jest stan. Jest to bardzo fajnie ujęte, ponieważ pokazuje, że niebo to nie jest jakieś oddzielne miejsce, gdzie żyje Bóg, że nie ma Go tu na ziemi, nie ma Go nigdzie indziej, tylko że jest wszędzie i że tak naprawdę ten stan też zależy od nas i naszego serca. A to, że mówimy, że idziemy do nieba i że Bóg mieszka w niebie, to jest taka robocza nazwa, którą ludzie sobie przyjęli po to, żeby jakoś to poukładać. Teraz sobie powiemy o świecie niewidzialnym, później przejdziemy do świata widzialnego. Świat niewidzialny to są właśnie archaniołowie, aniołowie. To, że oni istnieją, to jest już w Piśmie Świętym powiedziane, więc to jest prawda wiary, która jest niepodważalna. Aniołowie mają rozum i mają wolę. Są istotami osobowymi i nieśmiertelnymi. I co ważne, przewyższają doskonałością wszystkie widzialne stworzenia. Ale przede wszystkim są sługami i wysłannikami Boga. Sługa może nam się źle bardzo kojarzyć, natomiast jest to piękna bardzo funkcja, ponieważ chodzi o to, że oni są przez Boga posłani nam na pomoc, po to, żebyśmy doszli do zbawienia, do którego jesteśmy przeznaczeni. Kojarzycie na przykład tego anioła, który przytrzymał rękę Abrahama, kiedy ten chciał zabić swojego syna. Albo archanioł, który towarzyszył Tobiaszowi w jego podróży. No i w końcu ten, który zwiastował narodziny Jezusa, samej Maryi, Matce Bożej. I tych aniołów jest o wiele, wiele więcej w Piśmie Świętym. Czy oni byli obecni już ich nie ma. Dzieje apostolskie w piękny sposób pokazują działanie aniołów właśnie w pierwszym kościele. A dalej w czasie, na przykład święty Jan Bosko, którego myślę, że większość z nas kojarzy, mówił, że w niebezpieczeństwach, czy duchowych, czy fizycznych, wzywać swojego anioła stróża na pomoc. Na każdej mszy świętej razem z aniołami łączymy się i śpiewamy święty, święty, święty. Zwróć uwagę na to, jak jesteś w kościele, że tam jest taka formuła, którą wypowiada ksiądz. Przed tym śpiewem, że aniołowie razem z nami się łączą i że wyśpiewują hymn Bogu. Wyobrażasz to sobie? Prosimy ich też na mszach pogrzebowych na przykład, żeby zaprowadzili dusze zmarłych do nieba. I też w kościele jest czczona ich pamięć, chociażby 2 października, kiedy jest święto aniołów stróżu, albo 29 września, kiedy wspominamy archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. I co najważniejsze, aniołowie są obecni dziś, ponieważ każdy z nas ma swojego anioła stróża. Ma go od urodzenia aż do śmierci. Anioł stróż ma taką funkcję, że jest naszym nauczycielem, naszym pasterzem, też naszym przyjacielem. Ale warto też zwrócić tutaj uwagę, że aniołowie, o których mówi Bóg, o których mówi Pismo Święte, to są aniołowie prawdziwi. Natomiast w ezoteryce często można się spotkać z wywoływaniem różnych aniołów, albo na przykład w różnych sytuacjach, gdzie Bóg nie jest obecny, jest mowa o aniołach, natomiast
to nie są anioły, tylko są to złe duchy i trzeba to umieć rozróżnić. Czasami wiele z tych osób, które takimi rzeczami się zajmują, mydli innym oczy albo sami dobrze nie wiedzą, że wcale nie mają kontaktu z aniołami. Wspomnę tutaj znowu Jacques'a Verlaine'a, kiedy to on działał na wahadełku w oparciu o Pismo Święte, ponieważ inni z tego kręgu mówili, że to jest Boże, natomiast on, nie znając Kościoła, nie znając tradycji, nie znając Pisma Świętego, po prostu w to wszedł, bo myślał, że ma kontakt z aniołami. Ale okazało się, że oddał się złym duchom, bo żeby mieć władzę nad czymkolwiek w świecie, nad jakimiś pomniejszymi duszkami, które też są demonami, musimy oddać się innemu demonowi, który wcale nie jest naszym aniołem stróżem. A teraz przechodzimy sobie już do świata widzialnego, czyli tego, który jest bardziej dla nas do ogarnięcia zmysłami. Wiemy, że został on stworzony przez Boga, cały. A Pismo Święte naucza nas o tym świecie tego, co jest nam potrzebne do naszego zbawienia, tą dziedzinę naszego życia. I z tego wynosimy to, że każde stworzenie jest dobre, bo każde z nich na swój sposób odzwierciedla nieskończoną mądrość i dobroć Boga. Więc nie może być inaczej. Nie mogą być jakieś stworzenia złe. Choć świat jest naznaczony grzechem, to trzeba pamiętać, że to, co jest złe, ma dobry rdzeń. Często mówimy o ludziach, że on jest zły, bo że ludzie zabijają. Ludzie wobec siebie potrafią naprawdę być okrutni. Ale to sprawia w człowieku grzech i krzywda. A trzeba nam pamiętać, że pod maską nawet najgorszego mordercy jest to dobre serce i ten dobry człowiek, który został stworzony przez Boga i który jest z natury dobry. Dlatego powinniśmy szanować każde stworzenie, poczynając od człowieka do najmniejszej roślinki, ponieważ w ten sposób zbliżamy się do Boga i nie powodujemy wtedy szkody ani sobie, ani innym ludziom, ani środowisku, w którym żyjemy, a które nam zostało dane do tego, żebyśmy je mądrze wykorzystywali. Najpiękniejsze w świecie jest to, jak zobaczymy, że żadne stworzenie nie jest samowystarczalne. Cały świat jest stworzony tak, że jedno stworzenie zależy od drugiego. Tu jest pokazana ta służba, że stworzenie służy stworzeniu. Zobacz na przykład na grzyby i na drzewa. Nie może być drzewa bez grzybu. Wiedziałeś o tym? Jeden robaczek jest pożywieniem dla innego ptaszka. Na przykład zwierzęta, jak żyją w koegzystencji ze sobą. Jest taki ptaszek, który tam dziobie te wszystkie robaki, nie wiem, usłonia czy zebry. Wiecie, no po prostu jest bardzo dużo tego wszystkiego, a najbardziej zależni jesteśmy my od siebie, ludzie. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest samotnikiem. Znaczy są ludzie, którzy lubią być sami. My jesteśmy ludźmi, którzy są stworzeni po to, żeby się kochać, żeby osiągać zbawienie, miłości do siebie. Nie da się osiągnąć zbawienia, jeżeli ktoś się zamknie sam ze sobą i sam w sobie i stwierdzi, że on nie potrzebuje ludzi, że nienawidzi ludzi. Widzicie, jak to jest stworzone? Widzicie, jak to działa? Jeżeli wejdziemy w to głęboko, to się tym zachwycimy, bo to jest piękne. To tworzy harmonię i wielki porządek na świecie. I ten zachwyt powinien w nas budzić wielki szacunek, ale w kolejnym stopniu powinien prowadzić nas do powierzenia swojego rozumu i swojej woli Bogu, który to wszystko stworzył. I wbrew pozorom, jak ten dzisiejszy świat może nam mówić, stworzenie ma swoją hierarchię. To pokazuje właśnie te 6 symbolicznych dni. Niżej są komórki, potem są rośliny, potem są zwierzęta, a koroną stworzenia jest człowiek, ponieważ tylko on został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Tylko on. I zawsze człowiek będzie ważniejszy od zwierząt i od roślin. Zwierzęta od roślin, ale człowiek jest na samej górze. Bo dzisiejszy świat nam pokazuje bardzo, bardzo zakłamany obraz rzeczywistości, gdzie ludzie naprawdę wolą przebywać ze zwierzętami niż z ludźmi, wolą pomagać zwierzętom niż ludziom. Pomaganie zwierzętom i roślinom jest piękne, bardzo dobre, to jest nasze zadanie, ale nigdy nie powinno stać wyżej niż pomoc drugiemu człowiekowi i miłość do drugiego człowieka. Bo miłość to wybór, pamiętajcie, a nie nasze uczucia. Co jest jeszcze ważne, co nam pokazuje świat, cały świat i wszystko na tym świecie, zostało stworzone przez 6 dni, a 7 dnia Bóg odpoczął. I jak już wspomniałam wcześniej w Q&A, tutaj link do tego, o co chodzi z tymi 6 dniami, to nie jest tak, że to było 6 dni, takie te nasze czasowe, bo to jest symbolika i ta symbolika bardzo wiele nam mówi o świecie. Ta symbolika pokazuje nam, jakie prawa rządzą światem, całym światem. Że 6 dni pracujesz, a 7 dnia odpoczywasz. Odpoczynek jest obrazem wiecznego życia w niebie, które będziemy mieli po pracy, jaką wykonujemy tutaj. Nasze życie to jest ta praca, która składa się z tych 6 dni, natomiast odpoczynek jest tym odpoczynkiem wiecznym w niebie. Dlatego najważniejszy dzień w tygodniu to jest niedziela, ponieważ wszystkie stworzenia zostały powołane do tego, aby
aby chwalić Boga. Nie do tego, żeby pracować. A chwalenie Boga jest właśnie ustalone najbardziej w ten dzień święty, który mamy święcić. Ale oczywiście nie tylko. To nie jest tak, że przez 6 dni żyjemy sobie jak chcemy, a potem chwalimy Boga, jest super. Nie. Bo to chodzi o całokształt naszego życia. Ale ten 7 dzień tutaj w stworzeniu jest tak bardzo mocno podkreślony, że bez tego 7 dnia tak naprawdę to, co robimy w ciągu tych 6 dni, jest bez sensu, jeżeli my za ten tydzień nie podziękujemy za to wszystko, co się wydarzyło. Jeżeli nie staniemy, nie zastanowimy się nad tym, co robimy. Jeżeli nie spędzimy tego czasu naprawdę blisko Pana Boga. Reguła świętego Benedykta mówi, że nic nie może być wyżej stawiane ponad służbę Bogu. A służba Bogu to jest miłość. Służba Bogu to jest oddawanie Mu chwały. Służba Bogu to jest robienie wszystkiego dla Niego, robienie wszystkiego z miłości do Niego i do drugiego człowieka. I właśnie w tym zachowaniu tej równowagi, patrzenia na świat, patrzenia na ludzi, patrzenia na pracę i na odpoczynek, na świętowanie, pomagają nam przykazania. Po to one zostały wymyślone, byśmy się nie zagubili w tym wszystkim. W nich są początki naszej mądrości, jest tak naprawdę cała mądrość. W nich jest ukryta też nasza moralność, to żebyśmy się nie pogubili. Jak wiele osób, być może Ty też, jest takich, którzy nawet w niedzielę nie potrafią odpocząć. Nie potrafią tego dnia uszanować, nie potrafią tego dnia wykorzystać. Nie potrafią wtedy połączyć się z Bogiem, albo nawet z drugim człowiekiem, który jest mu dany. Z tym światem, który jest mu dany, bo ciągle gdzieś pędzą, ciągle mają mało, albo odpoczywają śpiąc cały czas w niedzielę, bo odsypiają cały tydzień. Jeżeli popatrzymy na świętowanie niedzieli, jako na świętowanie zmartwychwstania Jezusa, to może nam się coś odmienić w głowie, w myśleniu. Ponieważ zawsze w święta jakoś świętujemy, prawda? Uroczysty obiad, uroczyste śniadanie, jest to zmartwychwstanie. Być może nie każdy to tak obchodzi, ale jest jakaś uroczystość, jest spotkanie, jest okazanie miłości. Natomiast trzeba sobie przypomnieć o tym, że każda niedziela jest świętowaniem zmartwychwstania. Więc każda niedziela powinna być w taki sposób przeżywana jako wielkie święto. I wielkie dziękczynienie za to, co mamy. Wrzucam tutaj 2 dokumenty Jana Pawła II, które mogą pomóc Wam w odkryciu tego, czym jest niedziela i czym jest świętowanie niedzieli. Macie je tu i tu i też tu w opisie na dole. A na dzisiaj takie zadanie, żebyście znaleźli czas, niekoniecznie w niedzielę, chociaż 15 minut na to, żeby wyjść na spacer, ale nie zapatrzonym w telefon, nie zajętym czym innym. Możecie telefon wyłączyć, wyciszyć, zostawić w domu. Chodzi o to, żebyście zobaczyli to piękno tego stworzenia, te cuda, które się dzieją. Żebyście zobaczyli to, jak naprawdę świat został wspaniale stworzony. Żebyście się nim zachwycili. I w tym czasie też, żebyście pogadali ze swoim aniołem stróżem. Być może nigdy tego nie robiliście. Być może w to nie wierzycie, ale ten anioł stróż zawsze przy Was jest i czuwa i na pewno ucieszy się z tego, jak się do niego będziecie zwracać. Możecie napisać jakieś przemyślenia z tego spacerku, do którego naprawdę bardzo serdecznie zachęcam, bo można naprawdę wiele odkryć, chociaż przez te 15 minut. Z Bogiem, do następnego. Trzymajcie się, pa, pa.